ikona tekst. W menu Links Whiteboard po ustawieniu czcionek, o którym mowa była w poprzednim filmie, pokażę teraz, jak praktycznie możemy sobie zastosować nasze ustawienia. Wybieram na ten moment moją czcionkę pierwszą z lewej. I ta czcionka, którą wybrałam, została właśnie zastosowana. Teraz chciałabym skorzystać z innej. No i trzecia możliwość wyboru. Czyli wykorzystaliśmy czcionki, które sobie ustawiliśmy. Oczywiście możemy je w każdym momencie zmienić, otwierając sobie ikonkę T, wchodząc w trybik ustawień.